Mam dzisiaj dla Was recenzję maski do twarzy i właściwie to jest maska chyba do twarzy i do ciała marki Biobi. Zrobię Wam tu zbliżenie, żebyście zobaczyli dobrze, jak ten produkt wygląda. To jest maseczka, która nazywa się po prostu glinka biała, pasta z glinki białej, coś takiego. Moment, bo wziąłem sobie kartonik, żeby Wam przeczytać. Maska, pasta na bazie białej glinki. No i ja miałam oczekiwania wobec tego produktu mniej więcej takie, że on będzie bardzo podobny do tych past z Les Argiles du Soleil, które Wam kiedyś pokazywałam, gdzie jest tylko woda i glinka. No ten ma jeszcze parę innych fajnych składników, ale mówię, pewnie konsystencja będzie podobna, no bo ile się może różnić maseczka z białej glinki? Otóż może się różnić w kosmos. To jest tak niesamowita konsystencja. Od pierwszego użycia, jak tylko ją nałożyłam na twarz i zmyłam ją po tam 2 czy 3 minutach, obeszłam cały dom, po prostu wszystkie kobiety u mnie w domu miały maseczkę z tej glinki zrobioną, bo mówię, no to jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Ona jest w konsystencji jak bita śmietana. Normalnie rozprowadza się jak bita śmietana, jest mega, mega, mega taka, wiecie, milutka, przyjemna w stosowaniu. Niesamowity kosmetyk, naprawdę, pod względem właśnie samej aplikacji. Jak Was denerwuje na przykład to, że nałożycie maseczkę z glinki i ta maseczka Wam się na przykład zastygnie na twarzy albo ciężko jest ją zmyć, to absolutnie nic takiego się z tym nie dzieje. Ona jeszcze mi nigdy nie wyschła. Druga sprawa jest taka, że ją się stosuje bardzo szybko, to znaczy ona ma, tam jest chyba napisane na opakowaniu, żeby ją zmyć po 2-3 minutach. Aha, no pozostawić na kilka minut napisali, ale chyba na tym jest napisane coś nawet 2-3. Tak, tutaj jest 1-2 minuty nawet na tej tubie napisano, że 1-2 minuty. Więc to jest taka maska dla mnie do stosowania pod prysznicem. To znaczy ona stoi u mnie pod prysznicem ogólnie. Wchodzę, spinam sobie, nakładam sobie odżywkę, spinam włosy, nakładam wtedy tą maskę, zostawiam ją właśnie tam na 2-3 minuty i zmywam. I to jest rzeczywiście produkt bardzo głęboko oczyszczający. Ona nie ma żadnych drobinek, żadnych grudek, jakichś tam rzeczy. Tak jak mówię, ona jest w dotyku jak bita śmietana, ale oczyszcza bardzo mocno. Jeżeli macie skórę super suchą albo super wrażliwą, to ja nie polecam tego produktu, bo on naprawdę bardzo mocno oczyszcza. Jak są gdzieś jakieś zaskórniki, albo jak macie, czujecie, że ta skóra jest po prostu, wiecie, już taka, że chciałoby się coś z nią zrobić, bo już wiadomo, że za chwilę zacznie się zapychać coś takiego, no to właśnie to jest produkt na taką okazję, że tak powiem. Albo jak te hormonalne jakieś zmiany się pojawiają, to też ja wtedy używam właśnie tej maseczki. I teraz tak, co oni tutaj napisali? Gotowa do natychmiastowego zastosowania maska do twarzy i ciała, ja jej używam tylko do twarzy, bo jest mi szkoda jej do ciała. Polecana do głębokiego oczyszczania skóry, tu się zgadzam i ona ma aktywne składniki takie jak glinka biała, ekstrakt z łopianu i macierzanki. I faktycznie to jest produkt, który, tak jak mówię, oczyszcza. Masz poczucie po zmyciu tego produktu, że skóra jest właśnie taka oczyszczona, ale nie jest jakaś naciągnięta, wiecie, taka nieprzyjemnie ściągnięta jak od wody twardej, tylko jest fajna bardzo w dotyku. Używam jej przynajmniej 2 razy w tygodniu, tak właśnie na 2 minutki tylko, żeby umyć buzię. Jak mam tak, że skóra jest bardzo mocno... Mam wrażenie, że w ogóle strasznie szybko mówię, jeśli tak jest, to przepraszam. Jeżeli mam tak, że skóra rano na przykład jest jakaś mocno przetłuszczona, to też tego używam taką, dosłownie taką kropkę na dłoni, jak ziarenko grochu. Rozcieram i myję tym normalnie buzię, omijając okolice oczu. Też się mi do tego fajnie sprawdza. Aha, jeszcze tu, nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam o tym, ale jak kupujecie produkty z Biobi, i one są w kartonikach, nie normalnie takie same, tylko w kartonikach, to zawsze w tym kartonie w środku jest jakaś próbka produktu. Nie wiem, czy to kiedyś Wam o tym wspominałam, ale no w tym nam akurat mam jakiś krem do... po włosku nie bardzo kumam. A dobra, mamy po angielsku. Do zanieczyszczonej i tłustej skóry akurat tu był taki, ale no we wszystkich tych produktach w kartonikach są jakieś dodatkowe próbki, także to, nie wiem, jakiś bonus. No co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tym produkcie? Używam go z przyjemnością, bardzo dobrze oczyszcza, bardzo przyjemna była skóra po nim, aplikacja, mówię, jak marzenie. Może Wam dam radę zrobić jakieś zbliżenie, żebyście sobie luknęli, jaką właśnie konsystencję ma ten produkt, bo jest nieprawdopodobny. No i teraz jeszcze, żeby wiecie, przyjemnie zakończyć tę recenzję, jak się zdążyliście zorientować, to tak, polecam, niesamowicie, bardzo polecam Wam ten produkt. To jeszcze, żeby było mile, wesele i przyjemnie. I mam 3 takie maski dla Was do rozdania. Wszystkie zasady, jak zwykle, napiszę Wam na dole w opisie filmu, także proszę, przeczytajcie dokładnie. I 3 osoby będą mogły właśnie taką maskę z białą glinką wygrać. Bardzo się cieszę, że mam taką okazję, żeby się z Wami właśnie podzielić takim fajnym produktem. I cóż, trzymam kciuki, tak jak mówię, zajrzyjcie sobie na dole w opisie filmu, tam jest wszystko dokładnie napisane. I życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!